Hej, witam was, z tej strony ja, Zgod, wracamy do Tyranny. I lecimy po następny artefakt. Odejście od wroga w czasie walki... O, fuck, zapomniałem o tym. Edykt Burz. Wichry Edyktu Kyrosa wypełniają powietrze gęstymi chmurami rdzy i porzuconego oręża i pancerza, które walają się po okolicy. Nie jest to wiatr naturalnego pochodzenia, więc spowalnia wszystkie twoje ruchy. Obrażenia dystansowe -20%, celność -10%. His strongest human den in stalwart lands is cracking, crumbling and old. Cheese. I need more cheese. Naprawdę nic? Nie ma tu ukrytego? Znaczy zapewne jest, ale ja tego nie widzę. Can't do that. Ciężki spisz. Mniej pancerza. A więc pik? A zaraz, nie, nawet... Fosa otoczająca niegdyś kamienną strażnicę już dawno poddała się wpływowi surowych warunków. Zostały z niej tylko... oczka stojącej wody i wilgotny piach. Nie sprawdziłem w ogóle, co robi cicharchiwum. Zmyślność, stanowczość, wykrywanie pułapek, cicharchiwum. Czczenie, niewrażliwość na zatrucie. Weźmiemy to. Księżnica należy do nas. Zaraz, na pewno jest, no właśnie. Okej. Okay. Wykształcenie sigilu wiądu, anihilację. Nie wiem, który to legendarny, nie mam pojęcia, który jest lepszy, chyba fioletowe. Dobra. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać. Najpierw pójdźmy wzdłuż rzeki, zobaczmy czy... O, właśnie, nie możemy Sorry. Dalej. A, yes! See that? A, topaz. Kamienna strażnica była niegdyś dumną i panującą budowlą, teraz jest zaledwie cieniem swojej dawnej chwały. Tylko cztery op... tylko. W sumie to aż. Na trudnym się ma tylko 3, z tego co kojarzę? Maksymalnie mam na myśli. No właśnie. Dyszy, wywieszając bladofioletowy jęzor między kłami. Zwierzęta widziała większe, ale nie czuła silniejszego wiatru. Nikt nie wpada w furium tak widowiskowo jak Hegemon. Pomimo złośliwej uwagi, Sirina sprawia wrażenie, jakby wróciło do niej ponure wspomnienie. Zwrotka trzyma się na nogach, burza szarpie jej włosy. Ciekawe, czy dałabym radę ujeździć tę burzę. Może znajdziemy jakąś beczkę, zamkniemy mnie w środku i zobaczymy, co się stanie. Po chwili wzdycha. Może lepiej, nie? Robisz krok naprzód, ale nie jesteś w stanie przejść przez ścianę wichru na krawędzi trąby powietrznej. Obszar przed tobą pozostaje niedostępny. Ten dźwięk, nie słyszysz? Sirina odwraca się gwałtownie z wyrazem paniki na twarzy. Wyławiasz z wiatru dziwny dźwięk. Niski jęk ukryty w kakofonii wirującego kurzu i kamieni. Chmury kurzu wydają się do ciebie zbliżać. Dostrzegasz w nich plamy liśniącej czerwieni. Bo jesteśmy po nie tej stronie. Zaraz. Nie zaraz, mur nie jest na północy? Czy no, o, może on dookoła. Na pewno trzeba tych panów... O cholera. Wiesz co, dziewczyno? A, nie masz innego, nic nie masz innego, nie kłuk. Opa. Nie! Chciałem, o tak. To mi nie pomoże. Czy to jest? To jest problem przeciwnika. Czy dzięki lasce? Sprawdźmy. Zniekształcenie pasywne. Tak, spowolnienie piasku. To użyjemy tego, żeby... i spróbować... ulepszyć. Ogień raczej na nich nie działa, ale... zawsze coś. Okej, ten zaraz padnie. Silina bardzo oberwała. Oj. Dobra, po co mam butelki, prawda? Odporność jeszcze, tak? Szkoda, że nie mogę tego znów użyć. Okej. Okay. Dobra. Zakończ tego. Okej.
A mnie trafiło. Nie, nie, nie. Okej, okej. Nie wiem, czy nie wybuchnie. Nie. O, fajnie, poziom. A nie. Okej, okej. Szkoda, że z momentem. Momentem wybuchu. Okej. Mamy minus do celności tutaj, więc dodam do celności. To jest. Broni doręczne, ale tutaj jeszcze mam ciężka obrona. Mając na sobie ciężki pan, jedynie ciężki pan też masz premię do pancerza bardziej skuteczniejsze niż ciężka obrona 1. Robienie tarczą ulepszone. Wzmocniona wersja uderzenia tarczą, która dodatkowo powoduje ogłuszenie i zwiększone obrażenia miażdżone. To jest postawa. Ściana ostrzy. Umożliwia nawiązanie walki z dodatkowym przeciwnikiem wraz oraz zwiększa. To jest pasywne? Nie. Nie no, pasywne powinno być. A zwiększa zadawane obrażenia celom. Wow. Pchnięcie powoduje przerwanie, opóźniając kolejny atak przeciwnika. Cholera jasna, no. Powolnie, wymierz przeciwnikowi kopniaka piętą w brzuch, powalając go. Czujność. Przyznaje niewrażliwość na przypadłości, jeśli zdrowie jest na poziomie krytycznym. A, to nie pomoże mi. Ale wezmę sobie tę obronę. No, 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 come on. Z mory zniknęły ich nienaturalne wrzaski, ucichły, a w twoich uszach pobrzmiewa już tylko wycie tornada. Kiedy kurz opada, dostrzegasz postać przyczajoną na murze nad tobą. A, obserwuje nas Janos. Nie wiem, skąd wiem, że masz na imię Janos. Sorry, can't. Zagada nas ta. Jakiś żołnierz przyklęknął za zrujnowanymi gzymsami, okej? Okay. Po jego ubiorze nosi zbroję wojsk Szepy, rozpoznajesz, że należy do niezłomnych. Patrzy na ciebie z mieszaniną ostrożności i ciekawości. Dobrze radzisz sobie ze zmorami, ale to cię sprowadza do tego zapomnianego miejsca. Po chwili niezłomny cię rozpoznaje. Jesteś stanowicielem Tunona, prawda? Daleko zawędrowałeś od swojej grzędy w studni Wendriena. To cię sprowadza do kamiennej strażnicy. Zgląda się w obie strony, bo raczej nie pogoda. Zawsze się zastanawiałem, czy powietrze na szczycie wież jest czystsze. Jeśli pogłoski, które do mnie docierają z rozstajów Lethiany są prawdziwe, to jesteś w tej materii ekspertem. Poszukuję miecza zwanego Nieustraszonym. Tak, słyszałem o nim. Moim zdaniem tracisz czas. Jeden z regentów Krzepy dzierżył Nieustraszonego w czasie wojny, ale miecz przepadł w jakiejś bitwie lub porwała go nawałnica. Nic z tym dziwnego, gdy te wichry dmą z pełną siłą, potrafią oderwać ciało od kości. Wskazuje na zwłoki leżące u jego stóp. Jeśli mi nie wierzysz, spójrz tutaj. Niepiękny widok. Sądziłem, że szukasz wyjścia do kamiennej strażnicy i jeńców z północy, tak jak grobowe Ash i jego żelazni. Wydyma wargi w namyśle. Widocznie się pomyliłem. Jeżeli nie przybyłeś do cmentarzyska mieczy, żeby zabić ostatniego regenta i zakończyć edykt Bush, niezłomni nie mają żadnego powodu, żeby ci pomagać. Zakończyłem edykt hegemona w Płonącej Księżnicy. To chyba powinno coś znaczyć. Może i tak, smycz, na której trzyma cię Kyros, nie jest już tak krótka jak wcześniej, co? Ale i tak sprawiasz wrażenie kogoś, kto stara się postępować właściwie. Tyle, że służy niewłaściwym ludziom, zgadza się? Gdzie znajdę Nieustraszonego? Zapewne nie znajdziesz, ale nie jesteś też jedynym, który szuka tego legendarnego ostrza. Nasz przywódca Matthias, nie wiem jak to czyta. Znaczy Matthias niby się czyta, ale nie wiem czy nie wzdłużyć. Także go szukał. Od dawna nie mieliśmy od niego wiadomości. Zauważa artefakty znajdujące się w twoich rękach i szeroko otwiera oczy ze zdumienia. Ciche archiwum. Nawet wklejenie analfabetów to byłby cenny kawałek pergaminu, a tymczasem gniecie się w twojej sakwie. Nieprawda, mam go upasa. W szalej wartowni mamy dobrego żołnierza, nazywa się Agaton. O, Agaton. Powinien wiedzieć więcej o Matthiasie i poszukiwaniach Nieustraszonego. Wokół szarej wartowni roi się od żelaznych grobowego Asha, więc bądź ostrożny. Jeśli możesz pomóc Agatonowi, pozbyć się ich, tym lepiej. I w tym momencie Jazgot dostał w łeb książką, która została rzucona przez wiatr.
Zwiadowca kiwa ci głową, robi krok w tył i znika za gzymsem w burzy. A Jazgot w tym czasie zamknie okno. O, przepraszam. Bo mimo iż robi się ciepło, zaraz zacznie padać i będzie wiatr. A raczej jest już wiatr. Suki, nie zniknął. Najwyraźniej są to zwłoki czempiona niezłomnych, którego szukasz, ale nieustraszonego... Którego szukasz? Ale nieustraszonego nigdzie nie widać. Żelazny oszczep. Oszczep. Dziwnie to powiedziałem, prawda? Can't do that. Can't do that. Tędy trzeba przejść chyba, nie? Albo tędy po prostu, może się wrócić. Czekajcie, nie chciałbym. Tutaj nic nie zrobię. Tutaj też nic nie zrobię. A zaraz, tędy. Ten sobie poszedł naokoło. Tu jest skrzynia, yo. Sorry, can't. A nie, nie mogę tędy przejść. Dawnej chwały. Nie, serio? Nie mogę tego? Trudno. A, odejście do szarej warowni. Tak, czyli muszę po prostu ten. Okej, czaję. Czy ja mogę w jakiś sposób tu wejść w ogóle? Chyba nie, jeszcze nie. Albo w ogóle nie mogę, ale wydaje mi się, że... Czy tędy... Cholera jasna. Tak ciemno jest, kiedy jest mgła wojny. Tak, mógłbym zamiast szorować swoją myszką, mógłbym po prostu kliknąć, prawda? Przyzwyczajenie. No, to tylko jest... Blokada drogi. Okej. Jest i szara warownia. Wartownia, przepraszam. No, nie mogę nic dalej. Cmentarzysko mieczy. Tak, jesteśmy poza murami. Mury idą tędy. Tu jest wyrwa jedna. Miasto niechciane znajduje się za murami. I lecą tędy i kolejne tędy. Ciekawa jakaś historia tych murów. Czy ja w ogóle mogę... No nieważne. Różni wrogowie podatni są na różne obrażenia. Odkrycie ich słabości zapewnia przewagę w walce. Tak jest? That's right. Wow, czas ładowania. Ostatnio gadałem z Halawanderem, że on sobie zakupił Deus Ex, ten, nie Human Revolution, tylko Mankind Divided, przepraszam. Przepraszam. Mankind Divided. Tam czasy ładowania są ogromne, strasznie długie. A ja gram sobie dalej, tym razem orkami. Warhammer, Total War Warhammer. I tam też są zajebiście długie czasy ładowania. Jak razem łączamy te obie gry, razem to ścigamy się, komu się wcześniej załaduje. Co jest? Harcownik. O nie, trzeba mieć pecha, żeby wejść w drogę stanowicielowi Tunona. Przekłada dwa palce do ust, żeby zagwizdać, ale rozmyśla się. A może puścicie mnie wolno? Czasy są ciężkie, a litość jest cenniejsza niż złoto. Stanowicielu, otrząkuję. Czy mogę w czymś pomóc? Powiedz mi, co tutaj robią w... Zaraz. Stop. Mów wszystko, co wiesz o szarej wartowni. Natychmiast. Przez całą wojnę niezłomni opierali się w tym forcie siłą hegemona. To miejsce nie robi wielkiego wrażenia, ale obrońcy są zaprawieni w bojach. Nawet nawałnica nie skruszyła ich determinacji. Wiem, co powiedziałby komendant, że południowcy są za głupi, żeby otrzeć sobie oczy z piachu, ale ci niezłomni wykorzystują burzę przeciwko nam. I cóż, należy im się szacunek. Powiesz mi, co tu robią zgardzenie, a ja może daruję ci życie. Aż nakazał nam zdobyć fort. Komendant Osmios, mówi, że za murami uwięziono jednego z naszych. Przymyka konwulsywnie, a jego wzrok pada to na ciebie, to na palisadę. Nic więcej nie wiem. Staram się skupić na wykonaniu rozkazów jak dobry strażnik. Znikaj stąd, nie chcę cię tu więcej widzieć. Dziękuję, nigdy nie miałem zamiaru wchodzić w konflikt z prawem. Młody zwiadowca oddala się w pośpiechu, potykając się o własne nogi. Tak zapłacisz głową, koleś. A ja zostałem jeszcze.
Znużony kapitan patrzy na ciebie badawczo. Nie przybyłeś z karawaną zaopatrzeniową, nie należysz też do niezłomnych. Z góry uprzedzam, że nie mam ochoty na kolejne wezwania do kapitulacji przed hegemonem. Żołnierz wpatruje się w ciebie bez słowa. Właściwie to poszukuję nieustraszonego. Nie zdecydowałem jeszcze, po czyjej stronie stanę. Mruga, a następnie się uśmiecha. Czyli jesteś odcięty od sił hegemona, ale uznałeś, że wybierzesz się na poszukiwanie skarbów w ruinach krzepy? Z pewnością nie brakuje ci tupetu i prawie wzbudziłeś mój szacunek. Niestety nie mam w zwyczaju oddawać legendarnych ostrzy każdemu wojowniczemu przybłędzie, jaki się napotoczy. Ten miecz należy do niezłomnych. Wątpię, żeby w twoich żyłach płynęła choć kropla krwi ludu krzepy. Każdy z nas oddałby życie, by chronić nieustraszonego przed dostaniem się w ręce obcych. Janos powiedział mi, że Matias szuka nieustraszonego. Przeklina pod nosem. Burza stanowczo za bardzo poluzowała jego język. A język temu cholernemu zwiadowcy. Ale wyszedłbym na jeszcze większego głupca, gdybym ci powiedział, dokąd Matias się udał. Więc zapomnij o tym. Nie pozwolę ci przeszkodzić nam w walce o wyzwolenie naszej ojczyzny. No jak mogę cię przekonać? Wybij to sobie z głowy. Nie masz niczego... bym potrzebował? Nie masz niczego, czego bym potrzebował i nie ma takiej przysługi na świecie, za którą przehandlowałbym nieustraszonego. Traktujesz sprawę tego miecza szalenie poważnie. To ty o tym wspomniałeś, Agaton wzdycha. Słuchaj, robisz wrażenie sympatycznego i gdyby nie cały ten bajzel, przez który znalazłeś się w tym miejscu, wliczając wojnę, z pewnością byśmy się zaprzyjaźnili. Ale nieustraszony jest dla mojego ludu symbolem siły i jedności. Oddanie ci go byłoby klęską porównywalną z utratą kamiennej strażnicy. Dlatego jeśli sądzisz, że dam się w tej materii przekonać, to grubo się mylisz. Nie chcę robić z nich sobie wrogów, ponieważ już mamy dwie wielkie armie przeciwko sobie. Patrz w milczeniu. What the fuck? What? Od dawna tkwię na krawędzi trąby powietrznej, która wyrzuca między innymi szkielety moich rodaków. Twoje groźne spojrzenie nie robi na mnie wrażenia. Muszę go zaatakować? Nie mogę odejść? Wow. Ej, to jest głupie. Co to za wybór? Co to za wybór w takiej grze? Wyczerp wszelkie możliwe kwestie dialogowe i zaatakuj. Co to za wybór jest? Nawet nie mogę się skradać tutaj. Co było, kiedy byłem po stronie... Kiedy byłem po stronie wzgardzonych, co miało miejsce? Nie atakowałem ich bezpośrednio. No dobrze. Nie mam wyboru. Jak sobie życzysz, udzielam ci permisji na śmierć. Pozwolenia. To powinno być interesujące. Odwraca się do swoich żołnierzy. Jesteśmy atakowani! Brońcie bramy, nie pozwólcie stanowicielowi dostać się do środka. Oh! Oh, really? Okej, okay, to będzie ciężkie, bo... mamy mocno opancerzonego tutaj tego. Ty, kochana... O, pyk. Spowolnij go. Nie? Nie wiem, czy ona spowalnia wszystkich, czy... Zrobimy tak. Ogłuszymy go. Tak, ona spowalnia wszystkich. Świetnie. Pyk. Ty się ulecz. Nie możesz. Zbliżamy giermy. Ty tego atakuj, dziewczyno. Ua. Okej. Will do. Świetnie. Nice. To ładnie było. Okej. I always hit the mark. O, on atakuje. Nice. To wiem, że ona to zrobiła. Bo ja walczę z kapitanem tego oddziału. Zaraz, może zrobimy tak. Ogłuszę ją obok. I oni będą mieli łatwiej ją trafić, wykończą ją. I teraz pomogą mi. Ej, ten łuk jest super.
Osłabienie moc, minus 5. Dwuręczne. Oszczep podniemnych ostrzy. Wiecie co? Znaczy to... Ja nie chcę broni miotającej, po pierwsze. I nie chcę dwuręcznej. I got it. Mimo, że jestem proficient in both. Szlaki zaopatrzeniowe naniesione na tę mapę wiją się po zniekształconym terenie, który kiedyś był krzepą. Dobra, najpierw ich spodrujemy... Uła! To też jest oszczep, prawda? Nie, żelazna wielka wół... A, to dwuręczny, cholera. No trudno. Ja mam tarczę. Zdecydowałem się nosić tarczę. Cholera, to jest... Zawsze nienawidzę tego po prostu. Znaczy, to oczywiście jest normalne w każdym RPG. Tego można by się przedostać? Nie. W każdym RPG to jest normalne, że... Co chciałem powiedzieć? Rany. A że no, są konsekwencje. Wybierasz jedną ścieżkę swojej postaci i potem... Musisz żyć z konsekwencjami wyboru. Wiecie, co wam powiem? Dawno nie grałem w jakieś dobre ARPG, czyli Action RPG, w sensie hack and slash. Grim Dawn mam na oku. Bardzo tanio jest teraz. Można znaleźć Wiktora Vrana, tak się nazywa to chyba? Zaraz, tu nie mogłem... Tu mogłem rozwalić chyba ten. Nie mogę? Tu mogłem... Wow. Może, bo jesteśmy na otwartej walce? Jesteśmy nadal spowolnieni, prawda? Tak. Jednak nadal chcę przejść... Tu mogłem wejść od razu od tyłu, gdybym się skradał. Szkoda, że nie mogę nadal tego wykonać. Nie podoba mi się. Wow, Sirina, ile ty masz poziomu? Nice. Patrzcie, jaką wycinkę zrobili. Ciekawe, że to jest właśnie taki hint, że oni zrobili z tego ten fort. W ogóle, zwróćcie uwagę, jak to wygląda, nie? Asterix i Obelix. Chodzi mi o to, że mała wioska broni się przed wzgardzonymi. Musztra niby jak Rzymianie. Chociaż zależy, z którego okresu, prawda? Nie jest tak też. Will do. Ci nas atakuje! Nie mogę! My ich atakujemy. No dobrze, dobrze. Zastanawiam się, czy dobrze, że zrobiłem, że... Uła! Ciężki spisz. Potem sprawdzę. Proszę. Kapelusz szlachcica, pewnie by się przydał. On it. Chociaż nie, czy ja wiem. Lekkie buty, prawda? O, lepsze dla niej? Lepsze dla niej. Siri nie dam. Ona ma nadal swoje te buciory, a ona? Ma lepsze trochę. Zostawiam mi to, moment. Ej, noszę lekkie rękawice. To jest bardzo niedobrze. Ciężki. Ja teraz zapewne dostałem dopiero ten. Zaraz, oddałem to. Ja pierdolę, co ja robię? Gorsze. Takie same, tylko to jeszcze lekkość ma, no dobra. Wybaczcie mi, nie zauważyłem wcześniej, że... O, kal jest kamienna tarcza, siemano. Pięć nosi ślady wielokrotnego pobicia, wygląda na zmęczonego i zdezorientowanego. No dobra, chyba musimy najpierw... No! Dziewczyny, atakujcie. O, Sirna dostała.
Kurde, zwrotka. No, no, no. Nie, nie chcę tego, to na pewno nie chcę. Zapewnia dodatkowe pole. No, na zakręcie, nieźle. Po zakręcie walki to czytałem. To niezłe. O, to jest, to jest niezłe. Kurde, to wezmę. Żeby... No, ochronić się. Bo... Jednak ona jest ważnym. Dobra, ty na pewno... Jak daleko musisz podejść? A, przed odpoczynkiem, cholera, raz. Nice, dobry zasięg. Nie, nie sięgnie. Który mam niej obra... Skupcie się na jednym. W ogóle, ryknij. A ty... Pancerz. Nie dobrze. Okej. Nie! Cholera. Do tego skurwysyna załatwić. Tak, wiem, ma bardzo mało dzieci. Padnie. Cholera, nie! Wow! Nice. Blisko, bardzo blisko. Masz dużo ran pewnie? Dwie tylko. A wroga zauważyłem. Jesteśmy w obozie wroga, więc... A najpierw weźmy ten... worek z piwem. Zrobimy tak. I got it. Heads up, we have company. Nie, 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 nie. Not a problem, boss. Yeah! That attack didn't work. I've got you now. Wow, dobry jest. Najpierw wszystkich innych. Damn. Thing could pierce claw. Oj, zwrotka dostaje. Ten zablokował się? Czy on ma taki zasięg ataku? Nie, nie! Nie, on ma taki zasięg ataku. Świetnie. Naprawdę go załatwić, świetnie. No jestem takim dobrym targiem, muszę przyznać. Dobra, rozwalmy mu obronę. Pięcie, pięcie! Nice. Tylko tyle, osełka. I koleś właśnie tutaj został. O to chodziło. Drapie się! Patrz na to, no! Nie wierzę!
Okej, to było głupie. Evans. O, ciężkie buty. Lie down to sleep. Tarcza. I zbój. Pytanie tylko, czy... Obrażenie minus 15%, wszystkie przy zdrowie poniżej 35%. A ta nie ma żadnej umiejętności. Nie. Tarcza jest lepsza. Right. Szkoda, że mapy nie mogę podejrzeć. Na beczkach i skrzyniach nagromadziły się kubki drobin rdzy. Dziwne. Dobra, chodźmy do tego kolesia. Nie, trupów. Więzień wygląda na zmęczonego i zdezorientowanego. Jesteś przyjacielem czy wrogiem? To zależy wyłącznie od tego, jak bardzo będziesz skłonny do rozmowy. Mruga i patrzy spod ełba. To jakaś sztuczka? Bawisz się moim kosztem? Jak pozostali niezłomni? Bo jeśli tak, przerywa, gdy coś zwraca jego uwagę. Kalias początkowo milczy, a następnie zaczyna nasłuchiwać. Jego wzrok prześlizguje się po tobie, gdy odgłos ciężkich kroków zbliża się. O! Ej, czy ja nie... O, matko, ile ja nagrywam już. Zagrałem się, wybaczcie. Stanowicielu, jak na urzędnika sądowego stosujesz dość nietypową dyplomację. Rozgląda się po ciałach w forcie. Szczerze mówiąc, podoba mi się to. To przykre, że nasze interesy są tak rozbieżne. W każdym razie odebranie tej twierdzy z twoich rąk przyjdzie nam łatwiej niż odbijanie jej niezłomnym. Rozkłada ręce w pojednawczym geście. Odpuść. Nie zamierzam rezygnować z tego fortu, ale nie musimy od razu walczyć. Być może, ale jesteś zbyt nieprzewidywalny dla Legionu Grobowego Asha. No, Legion. Potrzebuję żołnierzy, którzy słuchają rozkazów. Daję sygnał żołnierzom, dobywa miecza. Zabijcie stanowiciela. O matko, dużo was. A ja jestem daleko. On jest mocny. Dobra, tym razem przyda nam się bardzo używanie umiejętności. Mark. Dlaczego nie mogę? O, mało życia masz. Uff. Damn thing could pierce claw. Wiecie co? Cholera, to może być już za późno, ale... Oh, fuck. Hurts bad. No i padło. On ma już bardzo mało życia, ale trzeba załatwić najpierw tego sukinsyna. Dlaczego nie może chodzić? A, to jest minus pancerz? To nie rozumiem. To potrzebowałem. Tak krzyknąłem? Zabijcie sukinsyna! O matko, ja mam oby to... O, dobra. To teraz tego najlepiej.
Rozbroili mnie. O, kto go uzdrowił? A jebać. Tego załatwić przywódcę. Musimy wykorzystać konkretny. Okej, o to chodziło. Dopóki są na mnie skupieni. Świetnie. O. Rozwal go. Okej. Okay. Odbicie obrażeń. Uff. Nie wiem dlaczego przybywasz, ale moi towarzysze zginęli i wątpię, czy Ash ma na podręczniku wolny legion, który mógłby mnie odbić. Krzywi się z bólu. Czego ode mnie chcesz? Szukam ostrza zwanego nieustraszonym. Wiesz coś na jego temat? Widziałem ten miecz, znoszony triumfalnie w trakcie kampanii w krzepie. Niezłomni ciągnęli do niego tak, jak my gromadzimy się wokół Asha. Mogę się tylko domyślać, ile to ostrze dla nich znaczy. Z tego co słyszałem, niezłomni nie mają nieustraszonego, ale poszukiwania trwają. W porównaniu z ich pozostałymi problemami, odzyskanie nieustraszonego z pewnością jest sprawą drugorzędną. Do czego jesteś potrzebny niezłomnym? Byłem planem B, niczym więcej. Niezłomni darowali mi życie tylko ze względu na to, komu służyłem. Byłem żołnierzem kamiennych tarcz Amelii, córki wielkiego generała. Głos zaczyna mu się łamać. Byłem dumny, że mogę walczyć u jej boku i czułem wstyd, gdy wojska Strejdusa, Herodina pobiły nas i wzięły do niewoli. Stary regent jest dziesięciokroć bardziej uparty od swojego ludu i z pewnością nie brakuje mu sił. Wygląda na to, że nie zaniedbałeś swoje... przepraszam. Zagalopowałem się. Córkę Asha przetrwała burzę? Amelia nie zginęła wtedy w bitwie. Wzięto nas do niewoli, ale mnie przeniesiono tutaj i torturowano. Edykt uderzył po nieco ponad roku i jak sądzę uniemożliwił odbicie nas. Strejdus nie jest głupcem. Trzyma ją przy życiu jako kartę przetargową na przyszłość. Jeśli niezłomni nie mają nieustraszonego, to kto? Jestem pewien, że kundle skrzepy zadają sobie to samo pytanie. O ile mi wiadomo, miecz zaginął, gdy uderzył edykt. Więzień chrząka. Przywódca niezłomnych, Matthias, sporo o nim mówił. Musiał być pewien, że nie wyrwę się na wolność, inaczej nie opowiadałby o tym tak głośno. Matthias przekonał pozostałych, że istnieje jakiś stary artefakt krzepy, który pozwoli im przeciwstawić się burzom Kyrosa. Planował za jego pomocą przebić się przez wichrowy mur i wejść do kamiennej strażnicy. Marszczy czoło. Poszukiwania miały zjednoczyć jego żołnierzy wokół symbolu, jakim jest nieustraszony, ale myślą, że coś poszło nie tak. Wysłał jedną ze swoich najlepszych podwładnych Elię z oddziałem poszukiwaczy do miejsca zwanego Rdzawymi Kanionami. Poszukują szczątków regentów krzepy, którzy polegli w bitwie, mając przy sobie artefakty z królewskiej zbrojowni. Być może tam znajdziesz ten miecz. Więzień nie protestuje, gdy ostrze twego miecza przebija mu serce. Jego ciałem chwilę targają konwulsje, ale po chwili nie uruchomieje w powiększającej się kałuży krwi. Dwie bronie? Czemu dwie bronie dostałem? Gdybym go uwolnił, znaczy to, że gdyby tu został, to a mnie by tu nie było, mogliby go... Ja logicznie myślę, nie myśląc o tym, że to jest wyłącznie gra. I logicznie myśląc, jeżeli ktoś by go uwolnił, albo się wydostał, albo wróciłby do kogoś i opowiedział o tym, o co planuje, ktoś mógłby pokrzyżować moje plany. A ja nie lubię, jak ludzie krzyżują moje plany. Okej. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!